Drodzy parlamentarzyści, starostowie z panem starostą Andrzejem Hrabąszczem na czele, rado gminy z panem przewodniczącym i wójtem gminy Wadowice na czele, szanowni państwo, rodzice, kochana młodzieży, Leszku, patronie. Każdy okres w historii ma swoich bohaterów. Ma tych bohaterów wielkich i mniejszych. Z okresu II Rzeczypospolitej wszyscy Polacy pamiętają i znają tych bohaterów, którym dzisiaj budujemy pomniki. Od wielu lat już te pomniki stoją w wielu miejscach w Polsce. Witos, Piłsudski, Dmowski, Mikołajczyk, czy też Padarewski, czy Korfanty. Nasze współczesne czasy mają też swoich bohaterów. Znamy takich bohaterów Polski i Kościoła, prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński, Jan Paweł II, błogosławiony za kilka tygodni, święty wyniesiony na ołtarze. Ale też w Polsce mamy takich bohaterów, którzy nie są na skalę świata, kraju, ale są bohaterami, są ludźmi, są osobowościami województwa, regionu, powiatu, gminy. Leszek Deptuła dla nas wszystkich, a na tej sali chyba, może poza młodzieżą, praktycznie każdy znał Leszka Deptułę. Znał go rok, kilka lat, kilkanaście, kilkadziesiąt, bo Leszek jest stąd, z tej ziemi. Tutaj żył, pracował, jest człowiekiem, który łączył dwa województwa. Województwo tarnowskie, dziś w części małopolskie, i województwo podkarpackie, bo przez lata służył Podkarpaciu jako marszałek, radny sejmiku, a później poseł. Jego kadencja, tak jak i lot do Smoleńska, krótki lot miał być do Katynia. Jego kadencja, tak jak ten lot, została przerwana. Kadencja w Sejmie była niedokończona, lot do Katynia został też niedokończony. Ale cieli wszyscy, z prezydentem, parlamentarzyści, wojskowi, hierarchowie kościelni, osoby cywilne, leciały razem, żeby oddać hołd tym, którzy oddali ofiarę krwi w Katyniu. Dołączyli do nich tam, na tej nieludzkiej ziemi, na wschodzie. Drodzy państwo, ale z każdej takiej tragedii, katastrofy, dramatu, dla potomnych pozostają wnioski. Pozostają wspomnienia, bo rany po latach się zabliźniają. Ale najważniejsza jest pamięć. Pamięć ludzi, przyjaciół, bliskich, kolegów, koleżanek. Pamięć w gminie Wadowice, w powiecie mieleckim, w województwie podkarpackim. Pamięć ludowców. I pamięć w gimnazjum tutaj. Tutaj w gimnazjum rodzice, samorząd gminy, młodzież, bo to są osoby dorosłe w gimnazjum już też i mają świadomy wybór. Podjęli wspólnie wspaniałą, piękną decyzję. Nie chodzenie po ulicach, nie dochodzenie w sejmowych komisjach śledczych, czy w komisjach specjalnych, czy katastrofa, czy zamach. Tylko po prostu oddanie pamięci tym wszystkim, którzy nie tak dawno byli wśród nas. Większość z nas pamięta Leszka jako człowieka, jak mówiła jego małżonka, człowieka czynu, uśmiechniętego, wesołego, powiedziałbym nawet rubasznego, ale zarazem też człowieka, który miał wielkie serce, miał duszę patrioty, miał duszę ludowca. Wielu z nas tutaj na tej sali pamięta Leszka, który ukochał Witosa, w Wierzchu Sawicach bywał chyba najczęściej z wszystkich ludowców ziemi podkarpackiej, bo znał to miejsce. Jeździł tam często, bo wiedział, że tam czerpał natchnienie, tam czerpał wiedzę, ale tam też czerpał taką siłę do społecznego działania dla tej społeczności gminnej, najmniejszej, dla powiatowej, dla wojewódzkiej, a potem dla całego państwa, dla parlamentu. Drodzy państwo, drogi Leszku, wszyscy jesteśmy dumni z tego, że ten żywy pomnik dzisiaj tutaj, to imię nadane gimnazjum publicznemu, ta płaskorzeźba przy wejściu, to jest jeden z wielu dowodów pamięci właśnie twojej osoby. Kilka lat temu taką samą pamięć okazali radni sejmiku, kiedy salę zarządu nazwano twoim imieniem i
także po piersi upamiętnia ten moment, że Ty byłeś też tym, który ten budynek tworzył. Tak naprawdę nawet do końca nie miałeś możliwości w tym budynku urzędować, ale go tworzyłeś. Ta pamięć dzisiaj jest wielką wdzięcznością Leszkowi Deptule, Kupotonu. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, w imieniu wszystkich ludowców Podkarpacia chciałem wyrazić głęboką swoją wdzięczność. Przede wszystkim rodzinie, że właśnie w taki sposób wspólnie z mieszkańcami gminy Wadowice upamiętniacie Leszka osobę, Leszka pamięć. Chciałem podziękować panu wójtowi Stefanowi Rosakowi, przewodniczącemu rady, radnym, rodzicom i młodzieży. Czcijcie tą pamięć Leszka, bo to jest taki nasz ludowy, polski, podkarpacki bohater. Warto pamiętać Leszka nie tylko z tej chwili, gdzie był dramat, ale pamiętać Leszka takim, jakim był. Był wesołym, lubasznym, przyjemnym człowiekiem. Ojcem, mężem. Był człowiekiem, który oddał serce tej właśnie ziemi. A te dwie zielone koniczynki na tej hali sportowej od wielu lat są takim symbolem prawdziwym, jak Leszek bardzo ukochał ruch ludowy, jakim był naprawdę ludowcem. Ta szkoła, to gimnazjum, ta hala sportowa, panie wójcie, pan to wie najlepiej, jest także pomnikiem żywym Leszka Deptuły. Dziękuję bardzo.